Trochę się o tej szczenięcej miłości pierwszoklasistów dowiedzieliśmy. Ale ciekawsze spojrzenie na tę sprawę ma także nasza starsza koleżanka z klasy 3 C, Basia Kabała, która okiem bardziej doświadczonej osoby zdradzi nam w monologu kilka swoich spostrzeżeń w tej niezwykle ważnej kwestii. Zapraszamy! Prosimy o gorące brawa dla niej. Przede wszystkim chciałam was trochę przeprosić za moją twarz, ale poczytałam w internecie ostatnio, że taki make-up będzie hitem w 2036 roku i chciałam trochę wyprzedzić trendy. No, w każdym bądź razie pogadamy dzisiaj o temacie na pewno wam bardzo dobrze znanym. Otóż będziemy rozmawiać o związkach w gimnazjum. Wiadomo, każdy z was na pewno miał taką sytuację. Siedzisz sobie w szkole i widzisz parę, która żyć bez siebie nie potrafi. Co z tego, że udawało im się to przez 14, 15, 16 lat swojego życia? Teraz nie potrafi. Chodzą więc za rączkę, on jej kwiatki rzuca pod stópki, a ona roztapia się, gdy widzi swoją wielką miłość wychodzącą z klasy. No, a więc coś najgorsze? Oni jeszcze ubierają się obok siebie. On jej wiąże szaliczek, ona mu poprawia czapeczkę, a schodząc po schodach, spotykają Izę, Martynkę i Justynkę. A, Justynka ma krzywo zawiązany szaliczek, no bo Jacuś zmienił front. On mówi wszystkim dziewczynom normalnie, cześć, a one odpowiadają mu szczerym uśmiechem. Ba, nawet znają Agatkę i bardzo ją lubią. No przecież zawsze ona doradzi i opowie najświeższe ploteczki. Poznały się w sumie dzięki Jacuśowi, gdyż to człowiek wielce towarzyski. I nie zamierza zerwać kontaktu ze swoimi byłymi dziewczynami. Nawet pomimo kłopotliwej na początku zazdrości swojej obecnej ukochanej. No przecież Agatka powinna wiedzieć, że to tylko ją kocha i że z nią chce być na całe życie. No dobra, może przesadziłam, ale na pewno następny tydzień na pewno. Dobra, zostawmy już to, dajmy im spokój, niech się lepiej zajmą wiązaniem jej szaliczka. Ostatnio bardzo popularnym sposobem komunikacji jest internet, a konkretnie Facebook. Statusy, jakie można tam ustawić, to bardzo ciekawa sprawa. Monika na przykład... Nie lubię matmy. A Michał? Chcę więcej piwa. Zwróćmy jednak uwagę na status Magdy, która ogłasza wszem i wobec... Kocham cię, Pawełku. No przecież 2 tygodnie temu kochała Przemusia, a miesiąc wstecz Marcinka. Ale jej nowemu chłopakowi w sumie wcale to nie przeszkadza. Mniejsza z tym, komu ostatnio wyznawała swoją miłość, mniejsza z tym, dla kogo i mniejsza z tym, że Paweł dostanie na święta taki sam zegarek, jak Marcin na urodziny i Paweł na Boże Narodzenie. No cóż, ach, te gimnazjalne miłości są tak zaplątane, jak ostatni odcinek Zbuntowanego Anioła. O, no, a skoro przy tej tematyce jesteśmy, to ostatnio zauważyłam, że te wszystkie telenowele są strasznie wzorowane na życiu rzeczywistym, a miłość do 3 osób w jednym odcinku już w sumie wcale nikogo nie dziwi. Bo przecież młodość ma swoje prawa, które w sumie czasem są ważniejsze niż, obowiązki. Tak, obowiązki. Obowiązki. Dziękuję. A, nie, ja jeszcze nie skończyłam. Bo są ważniejsze niż obowiązki, prawda? A na przykład jakby któraś z nich trafiła kiedyś na któregoś z nich. Na przykład Jacuś będzie wiązał Agatce szalik pod sklepem z zegarkami, z którego akurat Magda wyjdzie ze prezentem dla Pawełka. No i ten Jacuś i jej Magda zauważył się tak. Tak po prostu. Później spotkają się na urodzinach wspólnej przyjaciółki. Nie będzie już ani Agatki, ani Pawełka. Zakochają się. Będą to czuć. Po prostu wiedzieć. Ale... Magda nie będzie ufać już słowom Jacusia, pomimo że będą prawdą. Jacuś też będzie myślał, że Agatka kłamie, bo przestał wierzyć w miłość po swoim 6 związku. Ja więc radzę czuć, ale nie mówić o swoich uczuciach co tydzień innej osobie. A gdy trafi się już ten wymarzony Jacuś czy Agatka, z czystym sumieniem będzie można powiedzieć: kocham cię. I to nie ukryje się pod tym żadne lubię, szanuję czy cenię. Kocham cię będzie znaczyło kocham cię, a osobiście za inne miłostki raczej podziękuję.